Znacie pewnie barwniaka czerwonobrzuchego. Jest to najbardziej pospolitszy gatunek z tego rodzaju. Jednak istnieją ponad 4 gatunki barwniaków, a nawet więcej. Jeśli chcecie wiedzieć, jakie to są gatunki, to bądźcie do końca z tym odcinkiem. Kanał Plamołkie Królestwo. Lecimy. Barwniak Roloffa. Jest to jeden z rzadszych gatunków barwniaka. Dorasta on do tylko 6 cm długości. Odżywia się pokarmem roślinnym, rzadziej mięsożernym. Czy jest takim wszystkożercą? Może nawet zjadać małe dżdżownice. Nie pogardzi też kawałkami siekanych dżdżownic, ochotek, rozwielitek. Jednak miejcie to na uwadze, bo te barwniaki, jak barwniaki czerwonobrzuche, mogą chorować przez to na śmiertelną chorobę. Także lepiej uważajcie. Leczenie takiej choroby jest bowiem niemożliwe. Barwniak Kingsleya. Największy gatunek barwniaka. Osiąga bowiem 25 cm długości. Czyli takie dwa barwniaki czerwonobrzuche samca w jednej rybie. Jest on drapieżnikiem. Żywi się mniejszymi rybami, takimi jak na przykład gromadnice królewskie, które też zamieszkują kontynent afrykański, oraz mniejsze, takie jak krewetki oraz młode żabki gatunku karlik szponiasty oraz żaba szponiasta. Zamieszkuje ciepłe wody Kongo. Wymaga temperatury powyżej 25 stopni Celsjusza. Jednak nie mam zamiaru wam opisywać tego gatunku, bo ten gatunek praktycznie nie występuje na rynku akwarystycznym. Ale skupmy się chociaż na rozmnażaniu. Rozmnażanie jest takie same jak w przypadku barwniaka czerwonobrzuchego. Składa jajka najczęściej w kokosach. W środowisku naturalnym jest szczelinowcem, więc składa je w szczelinach albo na roślinach. Bardzo opiekują się potomstwem. Niekiedy mogą nawet rozwielitki pomylić ze swoim narybkiem i dołączyć je do reszty stada. Pielęgnica pięcioplama, zwana też jako barwniak pięcioplamy, jest drugim w zakresie wielkości gatunkiem barwniaka. Dorasta on do 13 cm długości, a w niektórych hodowlach są doniesienia o nawet 17 cm tej ryby. Jego znakiem jest 5 czarnych plam na żółtym ciele. Rozmnażanie przypada jak u barwniaka czerwonobrzuchego, jednak miejsce na uwadze współmieszkańców akwarium. Powinny być to między innymi małe zwinniki oraz neony Inesa. Pod żadnym przypadkiem nie wolno trzymać go z bojownikiem syjamskim. Podaję wam teraz przykłady innych gatunków barwniaków. Barwniak Tomasa, barwniak szmaragdowy, barwniak Guntera. Myślę, że wam ten film się spodobał. Pa!